po 21 latach Syców powrócił na mapę kolejową Dolnego Śląska. W tej chwili będzie tutaj jeździła jeszcze tak zwana kolej na kółkach, czyli zostało uruchomione połączenie autobusowe w relacji Syców-Oleśnica. Mieszkańcy będą mogli korzystać z niego codziennie od poniedziałku do niedzieli. W dni robocze autobus będzie miał 7 kursów, a w dni wolne 5. Połączenie zostało uruchomione 3 września i już pierwsi pasażerowie z niego skorzystali. Zazwyczaj przyjeżdżamy na kołach stalowych, tak jak w ostatnim czasie przyjechaliśmy do Sobótki, Zagórza Śląskiego czy Chocianowa. Natomiast ten proces realizacji inwestycji, wiemy, infrastrukturalnych jest czasochłonny, nie chcemy czekać, chcemy jak największej liczby mieszkańców zapewnić szybko ten transport. Stąd też, tak jak dzisiaj do Sycowa i Góry, w zeszłym roku do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju zapewniamy zintegrowany pod względem rozkładowym i pod względem ofertowym transport autobusowy. Ten autobus daje nam dzisiaj możliwość połączenia na jednym bilecie kolejowym, dojechać wszędzie tam, gdzie tak naprawdę chcemy. Wiele osób mnie pyta, dlaczego wy się tak bardzo cieszycie, że pociągi na kołach? Przecież to jest po prostu zwykły autobus, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten autobus jest wpięty w system kolejowy, można go wyszukać w wyszukiwarce, kupić bilet z przesiadkami, ale też działają w nim wszystkie zniczki ustawowe dla emerytów, dla młodzieży uczącej się, dla studentów. Udało nam się to zrealizować. Liczymy na to, że tak jak i w Kłodzku z połączeniem do Stronia Śląskiego, tak samo jak wczoraj otwierając połączenie z Góry do Bojanowa, to również będzie cieszyło się powodzeniem. Mamy nadzieję, że dzięki temu zmniejszy się ilość wykluczeń komunikacyjnych na Dolnym Śląsku. Ja się osobiście cieszę, bo dzisiaj wsiedliśmy i pierwsi pasażerowie jechali razem z nami, więc to pokazuje, że już dzisiaj w drugi dzień funkcjonowania mieszkańcy dostrzegają i zauważają, że takie połączenie pojawiło się. Mam nadzieję, że linia 181 zostanie zrewitalizowana bardzo szybko. Mam nadzieję, że PKP PLK podpisze tą umowę na dniach i w 2026 roku, 2027 ten autobus zostanie zastąpiony przez regularne połączenia kolejowe realizowane przez Koleje Dolnośląskie.